Widzę, że już przychodzą konie. Przypominam, że w tej gonitwie mamy 8 koni. Jest to secesja z numerem 1, z numerem 2 Lamperia, z numerem 3 Linda, z numerem 4 Brenna, z numerem 5 Diablotta, z numerem 6 Geneva, z numerem 7 i z numerem 8 Werwa. Ludzie, słuchajcie, wójt przyszedł. Wójt przyszedł, ale na gonitwę ministra przyszedł. Popatrzcie, jak mierzy wysoko. Witamy Eugeniusza Kapuśniaka. Grand Prix Żarnowca już rozegrane. Numer 2. Lamperia dosiada Kamil Czech. Właściciel Paweł Granda, stajnia Granda. Numer 1 secesja Lidia Sypiak, stajnia Wilejka. Numer 8 Werwa, stajnia Horpens, Sebastian Czech, Sliny. Numer 7 Warmia, dosiada Hubert Bagiński. Numer 6 Genewa, dosiada Andrzej Suchanow. I oczywiście numer 3 Linda, góry pod halę, proszę zobaczyć, nie idzie utrzymać. No i 4 Brenna. Prosimy, panie doktorze, troszeczkę do tyłu konie. Uwaga, Krzysztofa Jurgiela. Panie Pandel, odwróć pan. I odwracasz, 6 odwracacie powolutnie i nie startujecie. Ja, ci co prowadzą, niech stoją w miejscu, nie idą. Idziecie, poszły. Powoli, proszę jeszcze raz, powoli. Każdy startuje na własną odpowiedzialność. A poszła Brenna. Atakują góry. 8, 5, 7. Gonitwa ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Powoli, konie mają czas. 1000 metrów od wewnątrz, 1070 metrów na zewnątrz. Dwa newralgiczne punkty. No nie mogliśmy je zasypać, oni... Bo lało. Dopiero jak proboszcz w udorzu się pomodlił, kurczę, słońce wyszło i parzy. Panie wójcie, jest pan? Panie wójcie, no wręczysz puchary ministra rolnictwa. Twoje wręczał przyszły wójt Janusz Ibek. Co? Brawo! Wszyscy biją! Za 2 dni, ja powiedziałem, aby szkoła była taka w pracowitości, to jest 40 torów w Żarnowcu. Jak Ibek, oczywiście. Jedźcie, no trudno na wyjście. Cali psy? Ale zejdź z toru. Kolejne miejsce newralgiczne, jak widać. Unieważniamy. No niestety został tylko jeden jeździec. To nieambitne, wszystkie biegną. Nieambitne, to właśnie trzeba zwalniać, a nie poganiać. Powoli one same staną. Ajajajajajaj, pierwsza poszła w miarę. Zatrzymaj. Powoli, proszę podłapać.